Dzień dobry, bracia i siostry. Pozwólcie, że tak rozpocznę, bo myślę, że to dobry dzień. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, ale dla mnie to dobry dzień, mimo że wydaje się, że droga jest prosta. Jeden objazd wystarczy, żeby troszeczkę znaleźć się nie tam, gdzie trzeba. Ale dzięki Bożej łasce i dzięki technologii również udało się. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa ze społeczności Filadelfia w Bielsku Białej. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być. To wielka radość dla mnie, że dzisiejszego pięknego poranka Bóg pozwolił mi, aby dzielić się z wami Bożym Słowem. Bo właściwie to jest mój główny cel. Nie chciałbym dzisiaj mówić nic od siebie, ale modlę się o to, ażeby Boże Słowo w mocy trafiło i przemówiło do waszych serc. A postaram się dzisiaj w treści tego, co będę mówił, znaleźć odpowiedź na bardzo proste pytanie. Wydaje się pozornie proste pytanie. Pytanie, które pozwoliłem też sobie zadać w swojej społeczności i wydawało się, że odpowiedź jest prosta, a jednak nie była. I wcale nie wydaje mi się, że powinna być oczywista, chociaż może. Pytanie, dokąd zmierzasz? I nie pytam o to, czy jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. Mam na myśli tutaj wieczność. Dokąd zmierzasz, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? Gdy zapytałem w zborze Filadelfia, kto wybiera się do nieba, wiecie, nie było wszystkich rąk w górze. I wcale mnie to nie zaskoczyło, ponieważ nie każdy ma pewność tego, że wybiera się do nieba. No właśnie. A jeżeli wybierasz się do nieba dzisiaj, to kogo chcesz tam spotkać? Albo kogo tam nie chcesz spotkać? I to też nie jest bezpodstawne pytanie. Znam ludzi, z którymi wielokrotnie rozmawiam i są wśród nich tacy, którzy stwierdzili, że dobrze, oczywiście ja wiem, że to jest absolutnie oderwane od tego, co autor tych słów miał na myśli, ale dobrze, że Paweł był zachwycony do trzeciego nieba. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wymyślili sobie, że skoro jest trzecie niebo, to musi być drugie i pierwsze, więc może będę tam, gdzie nie spotkam pana X czy Y, bo może on będzie w drugim, a ja w pierwszym. Oczywiście wiemy, że to jest bzdura. Nie o to chodzi w tym, co Paweł mówi. Ale stąd pytanie, dokąd zmierzasz albo kogo chcesz tam spotkać? Czy są na pewno ludzie, z którymi jest ci po drodze? Czy na pewno są osoby, których chciałbyś tam właśnie widzieć? Właśnie, dokąd zmierzasz? Bo dzisiaj jest wielu ludzi, którzy tak naprawdę nie chcą usłyszeć prawdy, bo to pozbawiłoby ich fałszywej nadziei, że nie pójdą do nieba. Żyją fałszywą nadzieją nieba, do którego tak naprawdę nie zmierzają. Bo tylko wydaje mi się, że obrali dobry kierunek. Tylko wydaje mi się, że są na właściwej drodze, robią wszystko, żeby w tym niebie się znaleźć. Jest wśród nas tylu ludzi, chrześcijan, którzy uważają, że są może pogodzeni z Bogiem, że wierzą w to, że są zbawieni dlatego, że ktoś tak powiedział, że tak im się wydaje, że robią to czy tamto, bo przecież nawet co niedziela chodzą do społeczności. I nawet w tygodniu się jeszcze to zdarzy. No właśnie. Gdybyśmy dzisiaj zakończyli to zgromadzenie i gdybyście poszli na ulicę Czechowic i zapytali wokoło ludzi, czy wierzą, jestem przekonany, że większość powiedziałaby wam, że wierzy. Gdybyśmy mieli możliwość, ażeby dzisiaj wieczorem pójść do różnych pubów i różnych dziwnych miejsc, tutaj czy gdziekolwiek indziej, i zadalibyście to samo pytanie, to wiem, że usłyszelibyście to samą odpowiedź, że wierzą. A my wiemy, że to nieprawda. Więc tak naprawdę skąd możemy być pewni, że wierzymy, podczas gdy tylu ludzi wokół nas wierzy w to, że wierzy, a wiemy, że to nieprawda. To, co mamy dzisiaj do przekazania, wierzę głęboko, że to, co mamy, to, co macie dzisiaj do przekazania wszystkim tym ludziom, to jedna prawda, pewność. Pewność, kogo poznaliśmy. Pewność, kim on jest. I wszystko to, co w nim mamy. Że w nim tak naprawdę i jedynie możemy znaleźć odpowiedź na to proste pytanie, dokąd zmierzasz. Ale to nie dlatego, że raz się opamiętaliśmy. Nie dlatego, że był taki dzień w naszym życiu, gdy spotkaliśmy Pana Jezusa Chrystusa, stanął na naszej drodze
Wspominamy ten dzień może z nutką rozrzewnienia, z łezką w oku, ale dlatego, że ciągle się opamiętujemy. Nie dlatego, że uwierzyliśmy, ale dlatego, że nadal wierzymy. I nie chodzimy z Nim dlatego, że kiedyś chodziliśmy, ale że nadal chodzimy i nadal chcemy chodzić. A to wszystko to jest wielka różnica. To jest to, co powoduje nam znaleźć, pomaga nam znaleźć odpowiedź na to moje proste pytanie. W liście do Filipian 1:6 czytamy takie proste słowa. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło. No właśnie, nie myśmy go zaczęli. To nie myśmy rozpoczęli to dobre dzieło. Bo do jakiego dobrego dzieła byliśmy zdolni? Myślę, że każdy z nas ma obraz samego siebie. Swoje życie, miejsce, w którym kiedyś był i te, którym jest teraz. Jacy byliśmy przed tym, gdy spotkaliśmy naszego Pana na naszej drodze. A może jesteś w momencie, w którym jeszcze tego nie doświadczyłeś. I wiesz, jakie jest twoje życie. Nic nie rozpoczniesz sam, jeżeli nie pozwolisz, ażeby On rozpoczął to dzieło w tobie. Bo On jest jedynie gotów, ażeby to uczynić. To tylko On może rozpocząć to dobre dzieło. I On jest jedynie mocny, ażeby je dokończyć. Sami z siebie nic nie możemy. Gdy dochodzisz do momentu w swoim życiu, gdy masz tą pełną świadomość tego, że tak naprawdę wszystko, co masz, kim jesteś, nie pochodzi z ciebie, to jesteś w momencie, w którym uświadamiasz sobie, że Bóg może rozpocząć napełnianie ciebie swoją osobą. I dojść do momentu, w którym głęboko wierzę, będziesz mu powiedzieć, tak jak jeden z wielkich naśladowców, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, dokąd zmierzasz? Dokąd dzisiaj zmierzasz? W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w 5 wersecie, Paweł, gdy przychodzi do kościoła, mówi do kościoła, w którym wielu ludzi wyznaje Chrystusa, ale wielu ludzi chodzi w cielesność. Bo każdy z nich jest kościołem, ale też każdy z tych ludzi żył w ciele. Jesteśmy kościołem, żywym kościołem, ale każdy z nas żyje w ciele. Stąd moje pytanie, dokąd zmierzasz? Czy on tak bardzo jest oderwany od twojej rzeczywistości, od mojej rzeczywistości? Czy nie warto dzisiaj na chwilę się zastanowić, odrzucić wspomnienia i zacząć żyć teraźniejszością? I Paweł, gdy mówi do tych ludzi, mówi do nich w ten sposób. Poddawajcie samych siebie próbie. On nie pyta o to, jak się macie. Jak tam wasze życie? Jak było? Co u was słychać? On nie pyta o to, gdy o ich świadectwo, o tego, co było, ale staje, pisze do nich i mówi teraz, w tym momencie potrzebujecie poddać się próbie. Gdyby te słowa padły dzisiaj w twoją stronę, poddaj siebie próbie. Poddaj samego siebie próbie. Czy byłbym gotów ochotnym sercem to zrobić? Ja nie wiem, kto z was lubi być poddawanym próbie. Mnie zazwyczaj pewne rzeczy stresują. I gdy jestem poddawany jakiejś próbie, czy gdy byłem poddawany jakiejś próbie, to nie była rzecz, na którą czekałem z wytęsknieniem. No nareszcie będzie ten dzień, kiedy spróbuję, co jestem wart. To nie był moment, który chciałbym przeżywać każdego dnia. Wierzę, jestem przekonany, przynajmniej tak myślę, że są inne, ciekawsze rzeczy, które chciałbym doświadczać w życiu. Ale próba? Nie wiem, kto z was jest na to gotów, ażeby poddać samego siebie próbie. Nie oszukując siebie samego. Nie robiąc tego tylko na pokaz albo dla chwilowej przyjemności, żeby jakoś było albo kogoś zadowolić. Ale szczerze, poddać samego siebie próbie. Ale jakiej próbie? I Paweł kontynuuje swoją myśl i mówi, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. No właśnie. Czy trwacie w wierze? Czy trwam w Nim? Czy trwam w Bożym Słowie? Bo Boże Słowo jest podstawą i fundamentem każdego naszego dnia. Powinno być. Wiecie, co ciekawe? Wszystkie upadki i wszystkie porażki w życiu, różne doświadczenia, które przychodzą, ich początkiem
jest to, że przestajemy trwać w Bożym Słowie. Że wszystko będzie później, nie teraz. Jutro zamiast jednego przeczytam dwa fragmenty, a nawet cały rozdział, Panie Boże. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj mam coś do zrobienia. To jest początek tego, co przychodzi później. Przestajemy trwać w Bożym Słowie. A więc poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Idziemy krok dalej. Paweł wprowadza to jeszcze nas coraz głębiej i mówi, nie tylko poddaj się próbie, ale doświadcz siebie. Wow. To już jest wyzwanie. To już jest coś, przed czym muszę stanąć, z czym muszę się zmierzyć. To nie jest fragment, który gdzieś tam wypisałbym sobie na ścianie, powiesił i patrzył na niego każdego dnia. Nie wiem, czy tak byście zrobili, ale znajduję lepsze fragmenty. Nie wiem, choć nawet radujcie się, powtarzam wam, każdego dnia radujcie się. No to może tak. Ale poddawaj samego siebie próbie, czy trwasz w wierze, doświadcz siebie? A może to by było dobre wyzwanie? Wyzwanie dla mnie, dla każdego z nas, abym każdego dnia wstając rano wiedział, co mam robić, patrząc na ten fragment na mojej ścianie. A więc doświadcz siebie? Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. No właśnie. Chyba, żeście próby nie przeszli. Kiedy widzę kogoś, kto powiedzmy przez 3, 4 czy 5 lat chodzi z Bogiem, kocha świętych, usilnie się modli, jest aktywny w służbie, w społeczności, w której jest, i on powoli zaczyna odchodzić od Boga, powoli zaczyna pozwalać, aby świat i grzech i inne rzeczy zaczynały mieć wpływ na jego życie i zaczyna wkraczać w miejsca i przebywać wśród ludzi, w których być nie powinien, to wiem, że to jest właściwy moment, w którym musi usłyszeć, że w jego życiu nie ma miejsca na kompromisy. Bo każdy ten kompromis będzie go doprowadzał do miejsca, w którym wreszcie zrodzi się grzech. A wiemy, że Słowo Boże mówi, że gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. No właśnie. Co Paweł chce powiedzieć do takiej osoby? A może dzisiaj do ciebie i do mnie? Co powiedział? Poddawaj samego siebie próbie. Poddaj dzisiaj, teraz, w tym momencie siebie samego próbie. To jest wyzwanie. Czy dzisiaj podejmiesz to wyzwanie? Czy chcesz dzisiaj to podjąć? Ale zachęcam ciebie, zrób to. Poddaj uczciwie dzisiaj, teraz swoje życie próbie. Powiem coś. Pozwólcie, że coś powiem. Drogi braci, siostro, przyjacielo. Niebo i piekło, wieczność i śmierć mogą nie być dla ciebie całkiem realne, ale z pewnością są realne dla mnie. I wybaczcie, ale może dzisiaj nie będzie mnie interesowało zupełnie to, gdzie mieszkasz, jakim jeździsz samochodem, czy jaki jest stan twojego konta, jakie masz wykształcenie, czy ilu masz znajomych na Facebooku, czy na czymkolwiek innym. Ale chciałem ci powiedzieć, że jedna rzecz bardzo mnie interesuje. Interesuje mnie to, dokąd zmierzasz. Interesuje mnie to, gdzie spędzisz wieczność. Bo to, że umrze każdy z nas, to jest pewne, bo o tym mówi Boże Słowo. No chyba, że będziemy tymi szczęśliwcami, jak o kim każdy marzy, że Pan przyjdzie, tak? Ale jeżeli to nie zastanie naszego życia, to pewne jest to, że umrzemy. Bo śmierć jest pewna. Ale co później? Co później? Poddaj samego siebie próbie. Paweł do tego zachęca dzisiaj mnie, ciebie, każdego z nas. Poddaj swoje życie próbie. Poddaj się uczciwie próbie. Mówimy o wieczności. Czy twoja dusza ma się dobrze? Nie, czy ty się masz dobrze. Czy twoja dusza ma się dobrze? Czy dzisiaj znasz odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzasz? Ale czy to tak samo brzmi, jak w momencie, gdy po raz pierwszy spotkałeś się z Panem? Czy to jest wszystko takie świeże, nowe, radosne, jak było? Czy dzisiaj chcesz to wykrzyczeć każdemu w twarz, że niebo jest dla ciebie? Dokąd zmierzasz? Czy po poddaniu się tej próbie okaże się, że jesteś doskonały i nienaganny?
narodzony na nowo, zachowany mocą Bożą i wzrastasz w tym, który jest początkiem i końcem. Czy dzisiaj jest to aktualne? Może to dobry czas, aby poddać siebie próbie, bo jutro do nas nie należy. Zakończę to kazanie w tym momencie, jeśli mi odpowiesz na proste pytanie, co będzie jutro. I nie powiem więcej słowa, jeżeli dasz mi 100% gwarancję tego, co jutro będziesz robił. A jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to poszukaj odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzasz. Nie dokąd zmierza twoja społeczność, twoja rodzina, dokąd ty zmierzasz. Co przed tobą? Myślę, że to dobry czas, ażeby przestać porównywać się z innymi, ażeby przestać zwracać uwagi na to, co inni, ażeby przestać myśleć o tym, co inni wokoło mnie mówią, myślą, robią, jacy są, ale myślę, że to dobry czas, aby spojrzeć na Pana Jezusa Chrystusa, bo Paweł nas zachęca, poddaj się próbie, zbadaj to, nie tylko pobieżnie, zrób to uczciwie, przed samym sobą. Nie bądź jak człowiek, który podszedł do lustra, zobaczył swoje oblicze, odszedł i zapomniał. Nie o to chodzi. Nie tego dzisiaj wierzę, Bóg od nas oczekuje. Na tym najbardziej zależy szatanowi. Szatanowi zależy na to, abyś dzisiaj nie słuchał tych słów, abyś wyszedł na zewnątrz i tak naprawdę na pytanie, o czym było, odpowiedział, że było o Biblii. To jest najlepsze pytanie, gdy uczycie małych dzieci. Nie wiem, czy ktoś z was ma doświadczenie z katechezy czy z religii, ale generalnie, gdy uczymy małe dzieci, to pamiętam nieraz, gdy rodzice zapytali, o czym dzisiaj było na szkółce, było o Panu Jezusie. Wszyscy byli kryci. Ale nie o to chodzi. Ale nie o to chodzi, abyś wyszedł stąd dzisiaj i pozwolił, aby szatan wykradł to, co Bóg chce dzisiaj ci powiedzieć. Tak jak słyszeliśmy tu dzisiaj, nie o to chodzi, ażeby usłyszeć, ale aby stać się wykonawcą. Aby słowo mogło zacząć żyć, aby mógł je przepracować, ale aby mógł być uczciwy przed sobą. Aby mógł spojrzeć samym sobie w twarz. Uczciwie popatrzeć sobie prosto w oczy i odpowiedzieć na to pytanie, dokąd zmierzam. A jeżeli dzisiaj jesteś tutaj i wiem, że Chrystus jest tutaj obecny i to słowo jest tutaj obecne, to tak jak czytamy w Psalmie 139, rozpocznij może tak. Boże, badaj mnie i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj rozterki. I zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Czy jesteś dzisiaj gotowy, gotowa na to, ażeby podjąć takie wyzwanie? Boże, badaj mnie, doświadcz mnie. Z pełną świadomością tego, do kogo kieruję te słowa. Do Pana Panów i do Króla Królów, który jest gotów, ażeby czynić wielkie rzeczy w twoim życiu, ale czy ty jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, ażeby te wielkie rzeczy przyjmować? Zbadaj mnie, Boże. Zachęcam cię, weź dzisiaj Boże Słowo, to, co ono mówi i zbadaj się w Jego obliczu. Upamiętaj się, jeśli jest na to czas i potrzebujesz tego i wierz. I wierz w to, co mamy dzięki Jego łasce. Wołaj do Niego, dopóki, jak czytaliśmy, nie dokończy dzieła. Bo tylko On wie, kiedy to dzieło zostanie zakończone. Tylko On wie, gdy rozlęgnie się głos trąby i przyjdzie ta chwila, gdy wszystko się skończy. Boże, badaj mnie i doświadcz mnie. No właśnie, gdy dokończy dzieła. Jak teraz czujemy się w obliczu tego? A jeżeli to dzieło miałoby być dokończone dokładnie za minutę, dokąd zmierzasz? Czy zdążysz załatwić wszystkie swoje sprawy? Czy zdążysz jeszcze wypowiedzieć niewypowiedziane słowa? Czy zdążysz jeszcze załatwić odwlekane sprawy? Czy jesteś gotów na spotkanie kogoś, o kim teraz myślisz w niebie? Jak możemy poddać się próbie? No właśnie, bo ciągle mówię o tym, poddajcie się próbie. Ale jak możemy poddać się próbie? Jak to zrobić? Jak mogę przetestować moje życie? Jak mogę dzisiaj sprawdzić i upewnić się, czy wszystko w moim życiu jest właściwe, na właściwych torach? Jak? Musimy zajrzeć do Bożego Słowa. Bo ono jest właściwym rozwiązaniem i odpowiedzią na to pytanie. Wiem, że jest wiele takich miejsc, które by nam to ułatwiły, a ja chciałbym się skupić na pierwszym liście Jana. Ponieważ wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej jest to dosyć ciekawa droga poddania się próbie. W rozdziale 5, wersecie 13 Jan wyjaśnia nam powody napisania swojego listu. No, wydaje się to normalne.
Ci, którzy pamiętają jeszcze pisanie listów, wysyłanie listów nie drogą elektroniczną, ale tradycyjną, to gdy otrzymywaliśmy jakiś tam list, to zazwyczaj chcieliśmy wiedzieć, od kogo go otrzymaliśmy. A później, gdy już wiedzieliśmy, czytowaliśmy się w treść, dowiadywaliśmy się, jakie były powody napisania tego listu. No więc Jan robi podobnie. Gdy pisze list, to w 13 rozdziale, w 5 wersecie, jak powiedziałem, wyjaśnia, dlaczego ten list w ogóle pisze i po co to robi. I czytamy tam tak. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Po to Jan pisze cały list. Jan pisze list do zboru i mówi go, napisałem wam po to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czy nie zastanawiające słowa? Pisze do wierzących, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. No właśnie, ale my czasami potrzebujemy wiedzieć. Potrzebujemy przypomnieć, potrzebujemy odświeżyć, potrzebujemy znaleźć odpowiedź na pytania, które się pojawiają. Jan pisze po to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Dokładnie, ale kiedy? Wtedy, gdy wierzycie w imię świętego, żywego Boga. Wtedy macie życie wieczne. Nie będziecie mieli, nieprawdopodobnie będziecie mieli, nie może się okaże, czy będziecie mieli, ale jeżeli wierzycie w Syna Bożego, to macie życie wieczne. A więc wiara staje się podstawą, wyjściem do wszystkiego. Chcesz wiedzieć, w jakim miejscu dzisiaj jesteś? Zachęcam cię do przeczytania pierwszego listu Jana w całości. Dzisiaj nie będziemy go czytać, nie mamy na to czasu. Wybaczcie. Ale jeżeli będziecie mieli dzisiaj czas po południu przy kawie, przeczytajcie. Przeczytajcie pierwszy list Jana, bo ta księga składa się z serii testów, którym warto się poddać. I głęboko modlę się o to, aby Bóg dał wam uszy do słuchania i serce pełne pragnienia poznania, poddania się właściwej próbie. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 5 wersecie czytamy: a zwiastowanie to, które usłyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Zwiastowanie, które usłyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłością. Co to oznacza? Tak jak we wszystkich swoich pismach, Jan pozostawia czasami rzeczy otwartymi. Co ma na myśli? To znaczy, że przeglądając tekst, rozumiemy, że Jan zawsze mówi o czymś głębszym. Że jest w tym coś więcej niż tylko sucha litera, o której czytamy po prostu. Ale gdy czytam ten tekst, to wiem również o tym, że w Ewangelii w 3 rozdziale, gdy mówi o świetle, to mówi o świętości i światłości. Gdy określa Boga, gdy mówi o tym przymiocie Boga, że On jest światłością, to ma na myśli Jego świętość, doskonałość. Światło, które przenika ciemność, która przed nią ucieka, która rozjaśnia wszelką ciemność i ciemność przestaje mieć znaczenie. Ciemności nie ma, dlatego że Bóg jest Bogiem świętym, jest Bogiem prawym. Wiemy, że nie ma w Nim grzechu, skazy, nie ma cienia, nie ma odrobiny ciemności. Jeżeli tak jest, to gdzie chcemy się ukryć przed tą światłością? Jeżeli tak jest i mamy tego świadomość, to gdzie próbujemy schować nasze życie? Schować te moje, nasze rzeczy. Te, które są tylko nasze. I czy mogę już wtedy powiedzieć, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus? Albo kontynuując jego tą myśl, ale to wszystko uznaję za, jak delikatnie dziś jest przetłumaczone, za śmieci. Ze względu na Niego. Czy mam takie swoje wyjście awaryjne? Czy ciągle jeszcze trzymam rękę na klamce do drzwi, do czegoś innego? Kiedy wreszcie ją puścisz? Kiedy wreszcie tak prawdziwie poddasz się próbie? Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Ale w tym zdaniu jest też coś jeszcze więcej. Dlatego mówiłem o tym, że Jan zostawia pewne rzeczy otwartymi. Bo on również odnosi się do wszystkich tych ludzi, którzy chcą powiedzieć, że Bóg to jest ktoś. No właśnie. Ktoś, którego dziś do końca nie możemy poznać. Ktoś, kto jest oddalony, ukryty, a wiedza o Bogu
jest jakaś taka oddalona i nie każdy może. Ale nie, Jan mówi im wyraźnie, że tak nie jest. Przeciwstawia się i mówi, Bóg jest światłością. I to, co ma na myśli tutaj, jest takie głębokie i mówi jakby wprost, że Bóg objawił nam siebie, kim jest. I dlatego możemy wiedzieć, że On jest światłością. Że On może jedynie rozjaśnić ciemność twojego życia. Że tylko On może dotknąć się najciemniejszych miejsc twojej egzystencji. Bo On jest światłością. Czy pozwolisz na to, aby Bóg rozjaśnił każdy kąt twojego życia? Aby weszło światło w miejsca? No właśnie. Gdybyś dzisiaj chciał się poddać próbie i gdyby dzisiaj pastor Andrzej zapytał cię, czy może nagrać twoje życie, tydzień twojego życia, tak 24 godziny, 7 dni w tygodniu i mówił się z tobą, że za tydzień o tym czasie, w niedzielę, tutaj, posiedzimy dłużej, posiedzicie dłużej i wyświetli film twojego życia. Zgodziłbyś się? Zgodziłabyś się? Nie w niedzielę, nie teraz, tu, ale poniedziałek, a co gorsza, środa albo piątek. Cały tydzień. Czy podałbyś się tej próbie? Okej. A ten film zostanie wyświetlony przed świętym Bogiem. No właśnie. Skoro zobaczymy film swojego życia, skoro będzie czas, gdy staniemy przed Bogiem, co dalej? Jan mówi, jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, no właśnie, co to oznacza? Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, co oznacza mieć społeczność tak naprawdę? Taką realną, żywą, prawdziwą. Drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, czy masz społeczność z Bogiem? Nie pytam, czy spotykasz Boga. Ja nie pytam o to, czy natknąłeś się na Boga w tym tygodniu. Ale o to, i to pytanie zadaję również sobie, czy mam społeczność z Bogiem? Czy jestem gotów, ażeby Bóg rozświetlił światłością swoją każdy fragment mojego życia, abym mógł mieć realną społeczność z Nim? Aby Bóg był Panem każdej części mojego życia? Aby Bóg stał się realnością mojego życia? Czy mam z Nim społeczność? Bo to też jest odpowiedź na pytanie, czy wiem, dokąd zmierzam? No właśnie. Dokąd zmierzam? Jeśli mówimy, że Go znamy, to znaczy, że z Nim mieszkamy. Że On jest naszym życiem. Nie jest częścią naszego życia, bo z tym się nie chcę zgodzić. Ale jest naszym życiem. Jest realnością. Jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a chodzimy w ciemności, to znaczy, że kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli mówimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami, a mimo to chodzimy w ciemności, to Słowo Boże mówi wprost, nie ja, wybaczcie. Słowo Boże mówi, że jesteśmy kłamcami. No właśnie. Czy chodzę w światłości każdego dnia i każdej chwili? Czy chcę mieć społeczność z światłością? A co oznacza chodzić w ciemności? Bo to jest chyba odpowiedź na to, aby zrozumieć, czym jest ciemność. Oczywiście, najprościej mówiąc, ciemność jest przeciwieństwem światła. Ale jeśli mówimy, że chrześcijanami jesteśmy, a mimo to chodzimy w ciemności, to jest ciekawe słowo, chodzić. Tam jest użyte słowo peripateo. To styl życia. To nie takie, wiecie, bycie, chodzenie. Chodzę z tym, chodzę z tamtym, jutro tak. Nie, styl życia. A więc coś, co przyjmuję, coś, według czego żyję, coś, co jest treścią, styl życia. Jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, a mimo to nasz styl życia zaprzecza wszystkiemu temu, co Bóg powiedział, to jesteśmy w sprzeczności. Jesteśmy kłamcami. I wiecie, to na zewnątrz wszystko może wyglądać dobrze. Naprawdę może wyglądać dobrze, nawet bardzo dobrze może wyglądać. Ktoś popatrzy z zewnątrz i może was podawać, nas podawać, mnie za przykład, za wzór, ale to, co jest wewnątrz mnie, to naprawdę już tylko ja wiem. I mogę okłamywać wszystkich wokoło, ale tak naprawdę okłamuję również samego siebie, ale co gorsza, okłamuję żywego, świętego Boga. I kiedyś stając z Nim twarzą w twarz,
Jaką dam odpowiedź na pytanie, co uczyniłeś z moim synem, który dał życie? Nie w niedzielę, ale może w czwartek, a może w piątek. A może w ten gorszy dzień, gdy coś nam dopiekło, gdy coś spowodowało, że musiałem zachować się tak, a nie inaczej. Drogi przyjacielu, posłuchaj. Jan mówi, że jeśli twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, a twoje życie jest dalekie od jego charakteru, od charakteru żywego, świętego Boga, jeżeli jest daleka od Bożego Słowa, jeśli robisz rzeczy w swoim życiu, które przeciwstawiają się jego woli, jego świętości, światłości, to jesteś kłamcą i nie jesteś jego naśladowcą. I o tym mówi Boże Słowo. Ale chciałbym, żebyś tu wolę, żebyś usłyszał to dzisiaj i nie lubił mnie za to, co mówię i obraził się dzisiaj może na mnie, ale chcę, żebyś wiedział, dokąd zmierzasz. Bo to jest to, po co wiele osób, wy sami, głosicie innym. Abyś wiedział, dokąd zmierzasz. Abyś kiedyś mógł stanąć przed tronem świętego Boga, pokłonić się przed Nim, oddać Mu chwałę i usłyszeć słowa: wejdź do radości mojej. Bo o to właśnie chodzi. Możesz się na mnie jeszcze gniewać dzisiaj, jutro i za miesiąc, nie za długo, proszę was, ale proszę cię, zastanów się, dokąd dzisiaj zmierzasz. Ale chodźmy kawałek dalej. Werset 8 i 9 mówi tak. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. A jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jan mówi, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Właściwie mówi o tym samym, tylko używa innych słów. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to jesteśmy kim? Kłamcami. No ale jak to? No właśnie. Wiem, że w tym tygodniu nagrzeszyłem wiele razy. Wyznaję to przed wami, bo wiem, że tak było. Ale jestem wdzięczny mojemu Bogu za to, że mogę przyjść, wyznać to, a On jest łaskawy i oczyszcza mnie z wszelkiej nieprawości. Bo wiem, że bez tego nie mógłbym stanąć kiedyś przed Jego tronem. A ogromnym moim pragnieniem jest to, żeby tam być. I wiecie, i powiem wam nieskromnie, nie chcę być gdzieś z tyłu. Nie chcę być gdzieś tam czasami w niebie w przeciągu. Chociaż to na pewno też dobre miejsce. Ale wiecie, to chciałbym stanąć w pierwszym rzędzie. Wybaczcie mi. Chciałbym stanąć w pierwszym rzędzie, przed Bożym tronem. Chciałbym zobaczyć Go tak blisko. Wszystkimi tymi, może nawet, którzy byli przed nami, o których Boże Słowo mówi, że są bohaterami wiary. Nie chcielibyście? Powiedzcie, nie chcielibyście? Wiem, że byście chcieli. No właśnie. Jeśli mówimy, jak często zwodzę samego siebie, jak często okłamuję samego siebie, że jest dobrze, że jakoś będzie. Biorę Boże Słowo, Biblię i wiecie co? Nigdzie nie czytam słowa, o którym mówi Pan Jezus i mówi, wiesz, jakoś będzie. Bóg nie chce, żeby było jakoś. Bóg nie chce dla nas jakiegoś życia, jakiegoś błogosławieństwa, czegoś tam. Wiesz co, dobra, jakoś będzie. To nie jest nasz Bóg. On nie jest takim. On chce dla nas wszelkiego, całego błogosławieństwa niebios. Cokolwiek to znaczy, nie potrafię sobie wyobrazić. Ale On chce tego dla ciebie i dla mnie. Pytanie, ile ja chcę z tego wziąć? Co ci wystarczy? Jeśli wyznajesz swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Taki jest Bóg. Zawsze gotów. Zawsze blisko. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie słyszysz Bożego głosu, to nie dlatego, że Bóg ma cię dojść i sobie poszedł, ale to dlatego, że ty odszedłeś, ty odeszłaś tak daleko, że nie słyszysz, co ma do powiedzenia. I to jest niesamowita prawda, którą warto sobie, myślę, przypominać każdego dnia. Wiecie, kiedyś, gdy patrzymy na historię Kościoła, istniały takie odłamy w chrześcijaństwie, bardzo marginalne odłamy w historii Kościoła, które wierzyły w istnienie tak zwanej bezgrzesznej perfekcji. Dlatego, że to jest wygodne. Wierzyć w tak zwaną bezgrzeszną perfekcję. Ale Biblia wcale tak nie naucza. Bo Biblia mówi, że nawet najbardziej dojrzały człowiek ciągle jest zdolny i podatny na grzech, bo żyjemy w tych ciałach.
I powiem wam coś jeszcze. Bóg o tym wie. Bóg wie, jakimi jesteśmy. Dlatego swej łasce nas toleruje i patrzy na nas i kocha nas miłością, której nie rozumiem. Ale cieszę się, że będę miał całą wieczność, żeby ją poznać. I daje nam tą możliwość, abyśmy przychodzili i wyznawali wszystko to, co jest w nas. Abyśmy kiedyś mogli stanąć przed Nim. Właśnie tak, tam, w pierwszym rzędzie. Stanąć. I widzieć Go twarzą w twarz. A wiemy, że do tego miejsca nie wejdzie nic nieczystego. Dlatego wyznawajmy to. Poddawajmy siebie próbie. Czy jestem dzisiaj wrażliwy na grzech? Czy jestem wrażliwy na to, co się dzieje? Jaka jest moja postawa? Jaka jest twoja postawa? Czy dzisiaj jestem uczulony na to, co się dzieje wokoło mnie? Na miejsca, do których nie powinienem chodzić? Na rzeczy, których nie powinienem oglądać? Na rzeczy, których nie powinienem słuchać? Bądź też to, czym nie powinienem się karmić każdego dnia? Jest taki ciekawy fragment. Mówi tak, przecież to moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czy z drżeniem odnoszę się do Bożego słowa? Czy kocham to słowo ponad wszystko? I tak jak powiedziałem na wstępie, czy jest ono treścią każdego mojego dnia? Czy sięgam do niego w każdej chwili? Czy myślę o tym słowie? Ale kolejna ważna rzecz, ponieważ czas szybko ucieka. W rozdziale 2, wersecie 3 i 4 czytamy: a z tego wiemy, że go znamy. Właśnie, znasz Pana Boga? Czy znasz dzisiaj żywego, świętego Boga? Ten fragment brzmi dalej tak. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Amen, kropka. Nic więcej. Znam Pana Boga, przestrzegam Jego przykazania. Znam Boga, bo przestrzegam Jego słowa. Bo żyję według Jego słowa. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. A teraz posłuchajcie tego. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Się Jan uparł. Się mu spodobało to słowo. Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. No właśnie. Słowo zachowujemy, zobaczcie, że jest w czasie teraźniejszym. To nie jest coś, co przeczytaliśmy, nauczyliśmy się, przeżyliśmy, ale jest w czasie teraźniejszym. Słowo zachowujemy, tak jak wiele innych rzeczy w tym tekście, w pierwszym liście Jana, wiele znajdziecie w czasie teraźniejszym, bo ważne jest, co jest teraz. To, co było, jest za nami. To, co przed nami, jest zagadką. Ale teraz, dzisiaj? Właśnie. Teraz jest ważne. Jan mówi, że jeśli wciąż przestrzegamy Jego przykazań, to wiemy, że Go znamy. Jeśli nie ustajemy w przestrzeganiu Jego przykazań, jeśli nie wybieramy sobie to, co jest dla nas, w naszym mniemaniu, ważne i pożyteczne, to, co nam pasuje, to, co w danym momencie chcemy, ażeby było realnością, ale całe Boże Słowo, od początku do końca. Czy jestem gotów je przestrzegać i przyjmować w każdej chwili? Nawet w tych, które powiemy, że mi się nie podobają. Nawet w momentach, w którym zaczniemy zadawać to banalnie proste pytanie: Boże, dlaczego? Czy również wtedy jestem gotów, ażeby poddać siebie próbie? No właśnie. Ci, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań, po prostu Boga nie znają. Co to właściwie znaczy zachowywać Jego przykazania? To nie jest to, o czym kiedyś wspomnieli, zastanawiając się wielcy myśliciele nad tym, co to jest bezgrzeszna perfekcja. Ale dzisiaj powiem prościej, to, co powiedziałem wcześniej. Styl życia. Jaki jest twój styl życia? Co jest twoim stylem życia? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Pamiętacie kiedyś takie nalepki? Spotkaliście się, pamiętacie? Ale dobry parę lat temu, większość z was może nie pamiętać, ale ja pamiętam. Taka zwykła, banalnie prosta nalepka, często na samochodzie. Jedna z pierwszych, która się w ogóle pojawiła, którą można było sobie nakleić gdziekolwiek. Potem niektórzy chodzili i nie wiedzieli, gdzie nakleić. Ale proste pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? No właśnie, kim jest dzisiaj dla mnie Jezus Chrystus?
czy on jest moim stylem życia? Czy jego DNA jest moim DNA? Czy rytm jego serca jest rytmem mojego serca? Czy wchodzę w jego ślady, będąc chrześcijaninem? No właśnie, czy chciałbyś, to co wspomniałem, aby film twojego życia został wyświetlony za tydzień w zborze? Jaki jest mój, jaki jest twój styl życia? Czy chcę chodzić tak, jak Chrystus chodzić? Czy chcę być taki jak On, ale prawdziwie, uczciwie? Czy staram się stawiać własne stopy w Jego śladach? Dlatego właśnie jest to pytanie. Dlatego są te słowa i te próby, których Jan stara się nas poddać. Chce, abyśmy się im poddali. Abyśmy je przeszli, abyśmy mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzasz. I w wersecie 6 czytamy, po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. I znowu bardzo prosty tekst. Nie potrzebujemy doszukiwać się tu czegoś głębokiego. To jest głębokie, ale proste samo w sobie. Jeśli chcesz wiedzieć, że jesteś w Nim, że trwasz w Nim, to będziesz postępował tak jak On. To będziesz taki jak On. No właśnie, mamy wzór. Mamy kogo naśladować. Chciałem zapytać, czy lubicie przebywać z ludźmi? Lubicie przebywać z ludźmi? Ja osobiście lubię, dziękuję. Ja osobiście lubię przebywać z ludźmi, ale są tacy, którzy niekoniecznie. Dlatego to pytanie. No właśnie, ale druga część tego pytania jest taka, czy lubicie przebywać z ludźmi, którzy kochają Boga? Czujemy się wtedy dobrze. Mamy dobry czas, prawda? No nie śpieszy nam się wtedy, zgadza się? Nawet jak wiemy, że nie wiem, obiad czeka w domu. Jakoś jest tak dobrze. Nie wiem, czy macie takie uczucie, ale ile razy pytałem i również sam sobie to mam gdzieś, że chciałbym, żeby niedziela była codziennie. To nie dlatego, że nie chce mi się pracować, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, że chcemy mieć taką społeczność, bo to jest coś więcej. Bo to jest coś, co możemy nazwać rodziną, domem. Coś, co jakby, gdy o tym mówimy, gdzie robi nam się cieplej na duszy, na sercu, bo wiemy, że to Kościół, a Kościół to nie budynek. Kościół to, o czym Boże Słowo, czyli eklezja. Żywy organizm, to ludzie. Okej, a co robimy poza Kościołem? Co robimy? Nie odpowiadajcie. Co robimy poza Kościołem, gdy już wyjdziemy stąd? Wiecie, tu jest masa jeszcze wiele innych rzeczy w tym tekście. Chciałbym się nad wieloma zatrzymać, ale nie jestem w stanie, wybaczcie. Więc zobaczmy rozdział 2, werset 15. Bo to jest jakby kontynuacja tej myśli. Co robię poza Kościołem? I wtedy Jan mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I znowu by się wydawało proste. Nie miłujcie świata. Nie miłujcie tego, co jest poza, bo w tym świecie nie ma miłości Ojca. Miłości nie tej wypisane sprayem na murze, ale tak głębokiej, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby ją poznać, będziemy mieli całą wieczność. Zrozumieć miłość, która pozwoliła, aby jedyny syn oddał życie za kogoś takiego jak ja. Miłość, która pomimo tego, jaki jestem, każdego dnia ciągle patrzy na mnie w ten sam sposób. Nie zmienia zdania. Nie pakuje walizek, gdy coś się zepsuje. Kiedyś widziałem bardzo ciekawego mema. Dwoje starszych osób trzymających się za ręce, idących gdzieś ścieżką przez park. I ktoś oczywiście musiał zadać im to pytanie. Jak to jest, że tyle lat jesteście razem? A wtedy pada taka odpowiedź, to jest proste. Bo za naszych czasów, gdy się coś psuło, to się naprawiało, a nie wyrzucało. No właśnie. Jak często jest tak, że zabieram swoje zabawki i idę. Jak często w moim życiu chrześcijańskim, bo o tym mówię, jest tak, że gdy coś zaczyna iść nie po mojej myśli, to pierwsza rzecz, która się rodzi w mojej głowie, to pytanie, Panie Boże, dlaczego to się mi przydarzyło? A dlaczego nie? A dlaczego nie chcesz przejść przez to doświadczenie, przez tą próbę? Przez różne przechodzimy.
Bóg nigdzie nie powiedział w swoim słowie, że to będzie idylla i bezstresowe przejście przez całe życie. I ktoś kiedyś w piękny sposób porównał życie chrześcijanina do róży. Z pewnością znacie ten przykład. Zanim dojdziemy do kwiatu, to najpierw są kolce. Jest ich mniej lub więcej. Może zranienia bolą mniej lub bardziej, ale są. Ale ważne jest to, co na końcu. Bo na końcu jest odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzasz? No właśnie. Dokąd zmierzasz? Czym jest świat? Świat, nie wiem, bardzo krótko mógłbym powiedzieć, że jest wszystkim tym upadłym, co pozostaje w sprzeczności z atrybutami i Bożą wolą. Może zgodzicie się z tą definicją, może macie swoją, ale wszystko, co nie wychodzi od Boga i nie wraca do Niego w uwielbieniu, to jest właśnie świat. Przynajmniej ja go tak widzę, ja go tak rozumiem. Przykład? Może powiesz, uwielbiam świecką muzykę. Okej, pozwól, że z czym się tobą podzielę. Dla mnie nie jest ważne, czy to jest świecka muzyka, czy chrześcijańska. Naprawdę, nie jest to dla mnie zupełnie ważne. Ale ważne jest dla mnie to, o czym mówią jej słowa. Co ona ze sobą niesie? Jaką niesie treść? I co ta treść może wnieść w moje życie? I tak samo mógłbym powiedzieć odnośnie, nie wiem, filmu, internetu i wielu, wiele innych rzeczy. Bo jeśli to, co jest, pozostaje w sprzeczności z Bożą wolą, to tak naprawdę naruszasz Jego wolę. Jesteś w opozycji do tego, co Bóg chce ci dać, a jeśli zaczynać to sprawia przyjemność, zaczynać to wciągać, to tak naprawdę przestajesz kochać Boże rzeczy, a zaczynasz kochać rzeczy, które nie pochodzą od Niego. I to nie musi być muzyka. Możemy nazwać to w różny sposób. Ale jeżeli cokolwiek zacznie zajmować w twoim, moim życiu miejsce Bożych rzeczy, to tak naprawdę jestem coraz dalej od Boga. Coraz bardziej mnie to usidla, zniewala. Już nie jestem wolny, ale jestem czemuś poddany, czemuś podległy, a z pewnością nie jest to Chrystus. Dlatego ważne jest, żeby chodzić w Jego woli, aby podążać za Nim, ciągle za Chrystusem. Może dziś mówisz do siebie, mam czas, ale czy na pewno? Czy na pewno masz czas? Wierzę, że również tutaj zachęcacie siebie nawzajem, młodszych, starszych do służby. Bo jestem przekonany o tym, że to jest niezwykle ważne i potrzebne. I to nie ma znaczenia wiek. Gdy patrzę na Boże Słowo, to wiele wielkich postaci w Bożym Słowie zostało powołanych w bardzo młodym wieku. I to Bóg chciał ich kształtować. To Bóg chciał ich prowadzić. Może niewielu z nas miało ten przywilej, ale może Bóg powołał ciebie w nieco późniejszym wieku, ale to też nie jest powód do tego, żeby powiedzieć, wiecie, mam czas na to jeszcze, do niech inni. Od tego są starsi, pastorzy i tak dalej. Wykorzystaj swoją szansę. Szukaj Boga wytrwale. Chciej być częścią, realną częścią Kościoła. Chciej znaleźć swoje miejsce. Chciej poddać się próbie. W jakim miejscu dzisiaj jesteś? Przejdźmy kolejny krok szybciutko. Werset 22, 23, drugiego rozdziału. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, który tak robi, możemy dopowiedzieć, jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. No właśnie, te słowa mówią wprost, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest kapłanem, królem. Wierzymy to? Czy wierzycie, że tak jest? Okej. Okay. A więc jak często sięgamy po Jego słowa, aby poznać Jego mądrość? Jak często, gdy wierzę, że jest królem, jak często zaglądam do Jego słowa, aby odnaleźć prawo? Jeżeli jest prorokiem i wie, co się stanie w dniach ostatecznych i nam to objawił, to jak często tam zaglądam i żyję według tego słowa, aby okazać Jemu posłuszeństwo? Wiecie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to wszystko, co mówimy, jest prawdą, jest piękne, cudowne. Ale nie chciałbym, żeby to były tylko słowa. Nie chcę tego dla siebie i nie chcę tego dla was. Chcę, żeby to była realność każdego z nas, każdej chwili.
Bo tylko wtedy będziemy gotowi iść, aby zapełnić to i inne miejsca tymi, którzy dzisiaj potrzebują usłyszeć. A my nie mamy prawa być egoistami. Właśnie tak, nie mamy prawa być egoistami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedyś ktoś nie był egoistą i też wam powiedział o tej dobrej nowinie. Też wam powiedział o żywym, prawdziwym, świętym Bogu. Też był ktoś, kto miał czas, chwilę poświęcił, ażeby spędzić z nią z wami i powiedzieć, że jest nadzieja, że jest odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzam. Dlatego dzisiaj wierzę, że to słowo mówi do mnie, nie bądź egoistą. I ostatnia kwestia. Rozdział 5, werset 12. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. I wydaje się kolejna bardzo prosta sprawa. Masz syna, masz żywot. Nie masz syna, nie masz życia wiecznego. Czy kochasz Jezusa? O czym tak naprawdę najczęściej myślisz? O czym tak naprawdę najczęściej myślę? Znam wielu ludzi, którzy, wiecie, bardziej kochają służbę od Jezusa. Ale to też nie jest właściwe. Znam ludzi, którzy bardziej kochają Biblię niż Jezusa. Ale to też nie jest właściwa droga. O czym najczęściej myślisz? Wiesz, dlaczego to pytam? Dlatego, że jeśli myślisz o czymś najczęściej, to znaczy, że to najbardziej kochasz. A my tak naprawdę jesteśmy powołani do tego, aby co robić? Aby kochać Jezusa. Aby żyć Jezusem. Aby wchodzić w ślady Jezusa. Jego słowo jest nam pomocą. Potrzebujemy, aby być w społeczności. Chcemy być użytecznymi, dlatego chcemy służyć. Do tego Boże Słowo nas również powołuje. Ale przede wszystkim Słowo Boże mówi o tym, abym myślał, abym żył, chodził w Jezusie. To, o czym najczęściej myślisz, jest tym, co najbardziej kochasz. I to też jest pewna odpowiedź na pytanie, dokąd dzisiaj zmierzasz. Ja nie chcę powiedzieć, że będziesz prawdziwym chrześcijaninem tylko wtedy, gdy Chrystus, chociaż tak powinno być, zawsze będzie tylko i wyłącznie w twoich myślach. Bo pochłaniają nas różne myśli. Bo jesteśmy zaabsorbowani życiem w tym świecie. Ale to, co tak naprawdę, do czego naprawdę zawsze wracam, to jest najważniejsze. O czym tak naprawdę zawsze myślę. To, tak jak powiedziałem, styl życia, bycie w Jezusie. Bo sam fakt, że kochasz Jezusa, jest dowodem na to, że jesteś wierzący. Jeśli Chrystus jest treścią, sposobem twojego życia, stylem twojego życia, to dzisiaj jestem pewien, że znasz odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzasz, bo to jest prawdziwa odpowiedź dzisiaj dla ciebie. Amen.